Tak, wystąpiłem z tym wnioskiem jeszcze za poprzedniego dyrektora do Rządu Dróg Wojewódzkich. Mieliśmy wstępną zgodę, ale w ubiegłym roku doszliśmy do porozumienia z panem dyrektorem Wroną, dyrektorem Świętokrzyskich Dróg Wojewódzkich, na to, aby opracować właśnie ominąć to bardzo nieszczęśliwe skrzyżowanie, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli to skrzyżowanie Republiki Pińczowskiej i samo, i tak definicja obwodnicy mówi, bo obwodnica to jest tak, że zjeżdżamy z drogi i wracamy na nią. W tym momencie wracamy przez ulicę Batalionów Chłopskich od ronda między Pińczowem a Pasurką, czyli cały ten samochody, ciężki ruch, wracamy w kierunku Kazimierzy, w kierunku Działoszyc, wjeżdżają z powrotem do Pińczowa, wiemy, że potem wjeżdżamy ulicę Republiki Pińczowskiej i spotykamy się na tym skrzyżowaniu, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli cały ruch jakby w kierunku południowym wraca do Pińczowa i w tym momencie w związku z tym, że Zarząd Województwa dysponuje opracowaną koncepcją obwodnicy Michałowa, naturalnym stało się to, że my chcemy się włączyć za Skrzypiowem w tą drogę. Notabene dzisiaj powiatową mam, kiedyś będzie to droga wojewódzka. I dzięki temu usuniemy całkowicie ruch ciężkich samochodów na kierunku Kielce, Kazimierza, Wielka Działoszyce, Wiślica i tym podobne. To będzie jakby zakończenie tej obwodnicy Pińczowa. Mówimy obwodnica Pińczowa, ale pamiętajmy, że my wracamy do Pińczowa z powrotem, prawda? Czyli Republiki Pińczowskiej i ulica Batalionów Chłopskich. To jakby kiedyś był taki plan na początku, kiedy zacząłem swoje urzędowanie w 2007 roku, aby właśnie obwodnica przebiegła i włączyła się z drogą 766 przed Skrzypiowem. No niestety uwarunkowania przyrodnicze, czyli okazało się, że tam gniazdują wyjątkowe, bardzo ważne dla środowiska gęsi syberyjskiej i to było wtedy zablokowane. W tym momencie odsuwamy się od Skrzypiowa, dzięki czemu mieszkańcy Skrzypiowa też na pewno będą mieli mniejszy ruch, mniejsze natężenie i poprawi się bezpieczeństwo dla uczestników ruchu w Pińczowie, ale też w Skrzypiowie. To będą na pewno duże koszty. Jak w projekcie przewidywane jest poprowadzenie tej drogi? Przecież tam jest teren bagienny przez całą Nidę. Na pewno trzeba przerzucić most. To są ogromne koszty. Na jak tą drogę utopić w tym bagnie? I taras zalewowy zatrzymać? Tak. Rozmawialiście z panem dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich na ten temat. Dzisiejsza technologia, dzisiejsza już myśl techniczna pozwala na budowę dróg. To będzie oczywiście estakada i koszt budowy takiej drogi na pewno nie będzie dużo wyższy niż normalnie budując po nasypie, czyli nie przewidujemy tam w ogóle nasypu. W związku z tym, że wiemy, że nośność drogi jest w tej chwili tak wysoka, że podbudowa i ilość tego asfaltu, które muszą być wykonane przy normalnej drodze, jest też bardzo bardzo duża i koszty są też jednostkowe budowy. Słyszymy, jakie są koszty jednostkowe dróg tego typu, a to będzie droga G, czyli kategoria drogi wojewódzkiej. No to fantastyczny projekt. Widzę, że jest szansa na jego zrealizowanie, jakby pan określił ramy czasowe. Czyli jeżeli to się wszystko nam uda, jaka to perspektywa pana zdaniem była? Ja myślę, że to zależy wszystko od tego, czy będziemy pracować szybko, czy uda się zrobić ten naszą część, bo gmina zobowiązała się w tym porozumieniu do wykonania koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego wraz z operatem, czyli stanowionym raportem oddziaływania na nasze środowisko. Jeżeli my to zrobimy, to wtedy SONA, czyli partner, na to mam na myśli Urząd Marszałkowski, będzie mógł realizować ten projekt i budowę tej drogi. Pierwszy ruch już jest zrobiony, bo pieniądze Rada Miejska uchwaliła, czyli możemy przechodzić do szybkiego działania. Jest już porozumienie, które podpisujemy teraz z panem dyrektorem dróg wojewódzkich i na pewno postaramy się, jak mówię, to wszystko zależy od rzetelnego wykonawcy. No niestety coraz częściej nam się zdarza, że wykonawcy podejmują się zadania, potem nagle z jakichś dziwnych powodów rezygnują albo nie są w stanie wykonać. Mamy przykład tej drogi, o której mówiliśmy wcześniej, czyli na odcinku od ulicy Republiki Pińczowskiej do mostu, gdzie wykonawca
nie wywiązał się do końca ze swojej umowy, chociaż podpisał to z nami i nie dokończył tego etapu. Zatrzymał się na koncepcji ronda, argumentując tym, że mu zmieniliśmy warunki umowy. A tak było faktycznie, bo ilość zdarzeń, która była tam, no, była bardzo wysoka. W tej chwili wiemy, że się to wszystko poprawiło. To ja jeszcze wrócę do tej koncepcji obwodnicy Pińczowa. Jaka długość tej drogi miałaby być z obwodnicą Michałowa? Czyli łączyłaby się do obwodnicy. Jaka długość? My mówimy tu o odcinku od ronda między Pińczowem a Pastórką do drogi powiatowej, czyli na obrzeżach miejscowości Skrzypiów. Jest to odcinek około 3 km, czyli nie jest to jakiś wielki odcinek, który generowałby bardzo duże koszty, a jaki to jest skrót, prawda? Analizując, że wracając do BH i Republiki i przez most, to my jedziemy co najmniej 5-6 km, czyli nawet to utrzymanie drogi wojewódzkiej na tym odcinku, późniejsza eksploatacja będzie o wiele tańsza niż po tym nowym odcinku. Czyli właściwie to jest inwestycja w przyszłość, tak? Bo koszty utrzymania, odśnieżania i tak dalej na pewno będą wiele mniejsze dla Zarządu Dróg Wojewódzkich. To też trzeba wziąć. Estakada ile? Jaką długość? Mówię, 3-4, dokładnie tych nie ma, ale to będzie... Znaczy mówimy o odcinku od ronda, no ile się da, to pewnie będzie wykonane na nasypie, ale wiemy, że to teren faktycznie, jak Państwo zwrócić uwagę, zalewowy i tu w tym przypadku będą to wiadukty, czyli estakada na słupach. Myślę, że warto, bo drugie to będzie też duża atrakcja, prawda? No jeżeli to dojdzie do skutku, to będziemy tylko mogli być dumni, że mamy taką drogę, pewnie tam jakieś miejsca widokowe też, bo warto by się zatrzymać i podziwiać naszą piękną przyrodę i ten nasz kochany Pińczów. To jest doskonały argument właśnie. No. Czy jest taka możliwość właśnie na tej estakadzie zainstalowania punktów nawet pieszych widokowych? Podejrzewam, że tak, bo wiadomo, w tej chwili ścieżki rowerowe jest obowiązek budowania wszędzie, a pamiętajmy, że mamy ścieżkę rowerową, którą już planujemy wykonać jeszcze w najbliższym czasie, Wiślica-Pińczów, która się będzie łączyła właśnie w tym miejscu, czyli przy tej drodze będzie możliwość połączenia też ścieżki rowerowej z Pińczowa poprzez rondo w tej chwili, które jest już wykonane, do Skrzypiowa. Także tu będziemy mieli wiele różnych, może i to jakby wpłynie, mam nadzieję, na dużą poprawę atrakcyjność naszego regionu też.